Moi drodzy, chodzić czy nie chodzić do kościoła, kiedy na przykład nie mamy łaski uświęcającej? A w ogóle ta dyskusja pomiędzy ojcem Szustakiem a arcybiskupem Gondeckim dzisiaj trochę o tym, także o tym, wobec słów świętego Pawła z listu do hebrajczyków. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie, przychodzimy do Ciebie w kolejnym etapie naszego życia, by zawierzyć tobie kolejny dzień nasze rozważanie nasze pragnienie stawanie się coraz bardziej twoimi uczniami daj nam panie taką zdolność jaką ty miałeś miłości do tych pośród których przychodzi nam żyć u świętego karola de Foucault czytamy człowiek jest wart tyle ile kocha pokaż nam panie że mamy dojrzewać do tej miary, którą Ty wyznaczasz, a która jest miarą stawania się na Twój wzór. Amen. Posłuchajmy słowa. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak to się stało zwyczajem niektórych. Ale zachęcajmy się nawzajem i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Ewidentna zachęta w to święto, to wspomnienie świętych biskupów Tytusa i Tymoteusza. Zawsze ciepło mi się robi na sercu, dlatego, że w szkole świętego Tymoteusza w Gubinie, kiedy tę szkołę odkryłem, prawie 30 lat temu przeżywałem kursy ewangelizacyjne. Tam przeżywałem swój pierwszy kurs, Paweł. A teraz od przecież kilkunastu lat systematycznie te kursy prowadzimy. I tam rzeczywiście uczyłem się bardzo ważnych rzeczy dla mnie. To taka mała dygresja na samym początku, wspominając świętej pamięci księdza Artura Godnarskiego, z którym wiele dobrych rzeczy mogliśmy razem zrobić w ewangelizacji. Natomiast Dzisiaj, słuchajcie, patrząc na tę zachętę, no trzeba nam zobaczyć o co w niej chodzi. Niektórzy mówią, że to jest bardzo ważne to, co powiedział ojciec szóstak, w kontekście jakby sprzeciwienia się temu, co, do czego zachęcał arcybiskup Gondecki, w kontekście powrotu do kościoła. Ojciec Szóstak mówi, że to najgorsze. Czy nie, nie wiem, czy dokładnie to zacytuję, ale no, ta kwestia, że co można było zrobić, to to, żeby powiedzieć, że no, teraz wracajcie do kościoła. Wracajcie do kościoła, bo do, na tym przeświętu i tak dalej. Próbowałem zrozumieć zarówno jednego, jak i drugiego z moich braci kapłanów. I myślę, że yy, jeżeli ojciec Szóstak. Yy, i mogę go usprawiedliwić w tym, co mówił, to przede wszystkim mówiło o, o tym, że no człowiek, tak ja to zrozumiałem, jeżeli źle, to, to mi wybaczcie, że jemu zależy na tym, żeby ludzie w kościele byli świadomi. Natomiast wcale nie przeczę, że yy, arcybiskup Gondecki po pandemii, kiedy odwoływał się do tego, on mówił wprost o tym, że yy, no, jeżeli. <laughs> Jeżeli nie będziemy przychodzić do Kościoła, to gdzie ma się dokonywać ta nasza przemiana, gdzie się ma dokonywać ten duchowy wzrost, gdzie ma się dokonywać to spotkanie z Jezusem. I tutaj myślę, że to spotkanie, które było za drzwiami zamkniętymi, pokazało te dwie strony, w jaki sposób jeden i drugi z braci kapłanów podchodzili do, do tej samej kwestii. Natomiast wielu mówi, ale nie widzi ksiądz, że kościół przegrał trochę przez tę pandemię. Moi drodzy, ja na to tak nie patrzę. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony widzę, jak bardzo dużo kościół otrzymał przez obnażenie hipokryzji, która była w kościele, dlatego, że <laughs> przepraszam, pomimo tego, że w kościoły były bardzo wypełnione przed pandemią, teraz mówimy o pewnym zmniejszeniu liczby osób. Praktykujących, to ja myślę, że to zmniejszenie jest na, w kluczu zwiększenia tak naprawdę świadom, świadomych katolików. Czyli są w kościele ci, którzy naprawdę w kościele zostali wobec tego, co jest ważne w nauczaniu kościoła. Przykładowo w katedrze, w której, na której terenie znajduje się Fundacja SMS z Nieba, do której tak wielu spośród nas chociażby. Przychodzi tutaj w koszalinie na 1700 osób chodzących na poszczególne prześwięte w niedzielę zostało po pandemii około 1200 osób? Zatem pokazuje to, że duża część, tak byśmy powiedzieli, gdzieś uległa temu, że no nagle nie ma ich w kościele i to zrobiła pandemia. Natomiast pytanie, na ile? Oni byli w kościele w momencie, kiedy ta pandemia była. Na ile byli statystami, na ile byli z jakiejś tradycji, tylko i wyłącznie tradycji. Oczywiście, Pan Bóg mógł zrobić wszystko to, co chciał, kiedy ktoś przychodził dla samego przychodzenia do kościoła, bez spotkania z Jezusem i wchodzenia w jego nauczanie. Natomiast dzielę się z Wami takim doświadczeniem w kluczu mojego, jakby myślenia, takiego optymistycznego, myślenia, że to nie jest wcale tak. Że, że, że teraz to, to się całkowicie załamało. Nie. Ja jestem przekonany, że odpadli ci ludzie, którzy w Kościele, z Kościołem za dużo do czynienia do, tak naprawdę nie mieli, za, za dużo nie siedzieli w tym wszystkim, po prostu popatrzyli, że nic się nie dzieje, kiedy do Kościoła nie pójdą raz, drugi, trzeci, piąty. No ale <laughs> wyszedł ksiądz od tego założenia, że yy, jakby zaczął ksiądz mówić o tym, o tym w kluczu że Kościół w kontekście pandemii, no to przecież dał się trochę tak zmanipulować obostrzeniam, przepisom i tak dalej. Mój drodzy, wiecie, kiedy człowiek naprawdę chce być w jedności z Panem Bogiem, to nie może bagatelizować tego, co daje mu nauka i może tutaj się znowu narażę, tak jak we wczorajszym filmiku, dla wielu i być może ktoś przestanie mnie słuchać, a z kolei inni powiedzą, no, nie no, dobrze ksiądz mówi. Trzymam się tego, co mówi Kościół i co jest tutaj ważne dla nas? Kościół nie mógł inaczej mówić. To znaczy, Kościół musiał zastosować wszystkie te wytyczne, o które i tak był oskarżany, że zastosował je za mało. I ktoś powie, no ale biskupi dali się okłamać przez polskich lekarzy. Tak? Naprawdę? To jest argument do tego, że Kościół przegrał? Ktoś powie, nie rozumiem księdza. Jezus dał się okłamać przez Judasza i wcale Judasza nie wyłączył z grona dwunastu. Jeżeli był to spisek, jak niektórzy chcą twierdzić, jeżeli była to wielka, jedno wielkie oszustwo, manipulacja czy cokolwiek innego, to przyjmując od strony naukowej to, co zostało podane, w prostolinijnym przyjęciu te, tego, żeby chronić ludzi, Kościół zrobił dokładnie to, czego nauczał Jan Paweł II: wiara i rozum. Ktoś powie, no ale proszę księdza, przecież trzeba było się zbuntować, trzeba było odrzucić te wszystkie bzdurne gadania. Nie, moi drodzy, nie zgadzam się z tym. Nawet jeżeli kościół został w jakiś sposób oszukany, nawet jeżeli my zostaliśmy oszukani w kluczu, nie mówię teraz o biskupach, tylko o księżach, to nie jest to problem nas, że daliśmy się oszukać. To jest problem tych, którzy wprowadzili nas w błąd i tak będzie wiele razy. To trochę tak, jak ktoś zarzuca papieżowi Franciszkowi, że Uklęknął przed człowiekiem, który okazał się być oszustem i ucałował go w ręce. Jak on mógł? Taki święty człowiek, jak się dał tak zmanipulować? To spójrzmy na Jezusa, który klęka przed Judaszem, przed apostołami, przed Piotrem i zaczyna umywać nogi. Spójrzmy na Jezusa w tym kluczu. Dał się oszukać, dał się zmanipulować, no ale papież to nie Jezus. Naprawdę nic nie rozumiem, jeśli tak patrzymy. Kluczu zastosowania Ewangelii. Ja kiedyś e, mówiłem o tym dużo więcej w, w kontekście tego, że przychodzą do nas ludzie na przystanek Jezus czy na przystań z Jezusem, którzy proszą o jedzenie, a potem mając jedzenie idą i kupują alkohol. I e, była to taka wzgarda do nas, ewangelizatorów, że przecież wy dajecie sobą manipulować. Nie trzeba im dawać jeść. Moi drodzy, dajemy sobą manipulować świadomie podejmując e, zranienie w postaci oszustwa, które na nas jest stosowane, w postaci okłamania, którego jesteśmy świadomi, w postaci tego, że miłość, która nie zakłada, że może być zraniona, nie jest jeszcze prawdziwą miłością. I pamiętajmy o tym. Po prostu pamiętajmy o tym. No a teraz kwestia dotycząca tej zachęty od księdza strony czy będzie to zachęta do chodzenia do kościoła? E, oczywiście, że tak. Nawet dla osób, które nie trwają w stanie łaski uświęcającej. Dlaczego? Dlatego, że wierzę w to głęboko, e, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, że łaska przychodzi do nas nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, a przychodzimy do kościoła. Oczywiście, e, jak ktoś chodzi do do garażu i robi brum, 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 to jeszcze nie stanie się samochodem. Tak samo pójście do kościoła wymaga zaangażowania, minimalnego chociaż zaangażowania. I warto podnosić poprzeczkę swoich wymagań, o czym mówi Święty Jan Paweł II. Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Jeżeli ktoś notorycznie się spóźnia, to może warto jest podnieść te wymagania w kluczu wymaganie od siebie będę wychodził wcześniej z domu żeby nie spóźniać się nam przez świętą. Jeżeli ktoś <laughs> na przykład ma problem z, ze zrozumieniem Ewangelii, czytań, może warto przeczytać to wcześniej, przeczytać jakieś komentarze do tego. Kiedy ktoś ma problem z zrozumieniem jakiegoś fragmentu mszy świętej, co tam się dokonuje, to warto może wziąć jakąś lekturę duchową. No to są konkretne rzeczy, które są zaproszeniem skierowanym do nas przez samego Jezusa. No dobra, bo się rozgadałem, a to jest temat szalenie szeroki, i dotykający tylu różnych wątków. Niech was błogosławi, broni, prowadzi Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, do tego zapraszam. Lajkujemy. W komentarzach napiszcie, jaki fragment Eucharystii najbardziej jest wam bliski. Który Was fragment Eucharystii najbardziej dotyka, i napiszcie może te, które są najbardziej niezrozumiałe dla Was w kluczu. Nawet jeśli ktoś postawi znak zapytania, postaram, postaram się może pewnych odpowiedzi e, tak jak umiem na te pytania e, udzielić. E, pytanie jedno ze zdaniową odpowiedzią na koniec, już zupełnie na koniec. Dziesięcina oczywiście może być także na Mszy Święte, bo przecież kapłani żyją z Ewangelii, czyli z Mszy Świętej. Ofiary, które idą za zamówienie Mszy Świętej, idą na potrzeby konkretnego kapłana. Więc jak najbardziej to pytanie jest zasadne i tak jest, że ona dziesięcina mieści się w zamawianiu Mszy Świętej. Do zobaczenia jutro. Dziękuję za zrzutkę.